Sara napisze więc jakiś, co ja pierwsze, ale nie słuchaj go. Napijmy się. Witam, Jezwal. Partiatik! Myślami się biłeś w bagietę z 8 godzin? Co ty opowiadasz? Jak się dostać do awantury, to niech cię i Bisz przedstawi jako emerytencista. Dobry wieczór. Kitsuna jutro stream o 13. Dobry wieczór, Krzysztof i Bisz, witam państwa w awanturze. Czasu jakiego? Dzisiaj nie tylko gracze w studiu mogą awanturować się o kasę. Mamy tak, dla państwa wszystkich nową zabawę. O! Oto czarna skrzynia. W niej znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z państwa, który jako pierwszy odgadnie, jaka tu jest kwota, otrzyma całą sumę. Prosimy o wysłanie SMS-a pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli wpiszą państwo za wysoką kwotę, dostaną państwo odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za niską, że za mało. I tak aż do skutku. Ogórek osoba, która jako pierwsza trafi, natychmiast zostanie powiadomiona, że została zwycięzcą. Również pozostali gracze otrzymają wiadomość, że zabawa jest już skończona. Nazwisko zwycięzcy podamy w następnym programie. Powodzenia, ej, to pierwszy tele. Oni już 10 odcinków o tym mówią, ani razy nie podali tego nazwiska. Co w dupę, nikt jeszcze nie wygrał? Ja nie ogarniam. A my zaczynamy dzisiejszą awanturę o kasę. Oto 12 uczestników naszej gry. Chłopie, 10 odcinków walczą o ogórka. Trzy drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak wygrane, że poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to pracownicy służby ochrony kolei. Przed programem? Przed intrem? Czy jak? Inspektor. Adam Radek, politolog, kapitan. 22 w Polsce, to 13 w Kalifornii. No bo ja tam mieszkam. Roman Olczak, inspektor z Wrocławia. I Stanisław Żuk, inspektor z Wrocławia. Drużyna nie wiem, Kitsune, ja w ogóle tego nie pamiętam. Nie wiedziałem, że takie coś jest, dopóki nie pokazali ostatnio. Barbara Kłodawska, pedagog z Kockowa, kapitan drużyny i Michał Sierpiński, student z Poznania. Co on się zaciął? Kockowa, kapitan drużyny i Michał Sierpiński, student z Poznania. Żółci to Mirosław Piotrowski, inżynier mechanik z Wrocławia. Dariusz Purul, kapitan drużyny, żołnierz zawodowy z Brukski. Ewa Łoboda, pracownik wojska i Kazimierz Łoboda, żołnierz zawodowy z Kośla. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny studentów z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka pusta jeszcze loża. A my witamy po raz czwarty naszych mistrzów. Kurde, czwarty raz oni są. Oni mają 50k około, nie? Nieźle se radzą. Piotr Lewandowski. Roman Brodacz. Witam. Czujesz się jakaś do studentów? Stan panów konta w awanturze o kasę to przynajmniej do tej pory 44 300 zł. Gratuluję. Na co panowie przeznaczycie pieniądze wygrane u nas w teleturnieju? Znaczy, to wszystko dzieje się tak szybko, że nawet nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w tym momencie, na co te pieniądze wydamy. No, na pewno każdy ma jakieś swoje potrzeby. I... nie będziemy się martwić później. Zależy ile, tak? Tak. Dokładnie. Który z panów zna najwięcej odpowiedzi na nasze pytanie? Naszą mocną stroną jest to, że ilość odpowiedzi, które znamy, generalnie rozkłada się to mniej więcej równo. I dlatego dzięki tej wiedzy naszej komplementarnej, która się rozkłada właśnie w równych proporcjach. Nie. Nie mamy stawionego limitu, chyba, tak? Co tak było? Stroną. A kto jest największym hazardzistą? Zespół. Tak? Czy jest ktoś, kto chciałby grać ostrożniej?
Nie, bo nasi mistrzowie ostro grają. Raczej nie. Dzięki Bartek za 33 lata. I... O! Chidori! Dobrze, no. Dzięki za 4 lata. Idealnie. No, dziękuję bardzo. A czemu nerd? Czemu nerd napisałeś? Chcę ograć wszystkie Assassiny. Assassin 1, 3, Black Flag, Rogue, Unity, Syndicate, te nowe. Coś czuję, że nie wyjdzie. Kurde, ja właśnie myślałem od jedynki to dawno temu, ale widzowie pamiętam wyzywali jedynkę, że serwis się giga gówno zestarzało. To dwójkę se zacząłem w końcu po 100 latach. Ale nie wiem, ja się boję bardziej Wiedźmina. Jeszcze jedynka będzie agrywalna, ale zobaczymy. Mamy jakąś taktykę, którą sam... Byłem wczoraj automaty, bo sobota? No tak, no przegrałem dom. Ale wygrałem 30 minut wspaniałej gry. Przez programy dopracowaliśmy i tego się trzymamy, nie ma jakichś tam... Na razie się sprawdza. ...niezgodności między nami. Witamy naszych mistrzów. Poczekaj na remake. Ale ma być za 3 lata chyba. Z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz piąty będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. A jedynka lepsza niż 2, zobaczymy. To ustąpią miejsca w swojej loży. Spałem 15 godzin, jak to u ciebie? Kurde, ja z 10 myślę, tak, z 5 godzinek, potem drzemka, no 9 może. Mistrzom, rozpoczynamy pierwszy etap gry. Dobry ziomek, co ty opowiadasz? Jaka znowu tris? Drużyny niebieska, zielona zabierz i żółta ją. Otrzymują ode mnie po 5000 zł. To są pieniądze, którymi będą państwo licytować. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie. No jeżeli odpowie prawidłowo, ja w dwójkę grałem więcej niż jedynka, ale i tak ledwo co. Pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieska? Bo Janefar zawsze wybrał, bo ja fan książek. Tak. Zgrana drużyna? Dość. Jak zieloni się czują dzisiaj? Nie najgorzej. Dobrze. Dobrze, nie najgorzej, tak? Tak. A żółci? Ej, dalej studencik się zaciął, dalej zęby suszy. Nie najgorzej. Dobrze. Dobrze, nie najgorzej, tak? Tak. A żółci? Doskonale. Losuję w takim razie pierwszą kategorię. Nerd. Ale co ty piszesz? Wolisz tristę? Ale co ty piszesz? Astronomia. Astronomia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny. Revelation, zobaczymy jak to jest. 400 zieloni. 500. Ej, kiedy będzie odcinek, jak ktoś na sam start pierwszej rundy krzyknie wa bank i odpadnie? 700 po raz drugi. 800, proszę bardzo. Mam 900 od zielonych, ostro idą. 900 po raz drugi i jest 1000. Jest 1100, co dalej? Szani. Mam 1400. No Szani też jest w początku, no. Dziękuję. Mam 1700. Ale to postać 17-planowa. Ile? 2. Mam 2000. I 200 od zielonych. Żółci w bank wchodzą. 200, dziękuję. 200. 2300 proszę. 2300. Mam 2,5. 2600 proszę. Jak dostanę się do nowej edycji, to tak będzie? Aha. 300 dziękuję. 3400. Ale chociaż będę w historii zapisany. 3,5 po raz drugi. I babank. Ej, tak spokojnie, nie? Tak, babank. Iluj. Chyba tak, Lukasz. W puli tego pytania Jorweta. Aż 9000 złotych. Żółci postanowili przeczekać pierwszą awanturę. On chyba w dwójce był, nie? Zieloni niebiescy. Niebiescy grają wabank. Jeżeli im się nie uda, odejdą z gry, a jeżeli się uda, będą mieli 9000. Astronomia. Spójrzmy na ekran. Oho. Jak nazywa się ten pojazd? Łazik. Niebiescy odpowiadają. Jest to łunochod. Tak jest! Kerfuś. Co to jest? Uno co? Niebiescy odpowiadają. Jest to łunochod. Tak jest! Yeah!
9000 złotych wędruje na konto niebieskich. To nie jest łazik? 4,5 tysiąca i zieloni, którzy dużo włożyli do puli, tylko 1500. Nawet nie wiem, jak to napisać, gdzie się wyświetliło. Kolejną kategorię, krótka przerwa. Spotkamy się po reklamie. Super, nie ma czegoś takiego. Łunochód. Bezzałogowy sterowany z ziemi radziecki. Aha, okej. Okay. Pieprzyć w dupę. Państwo awanturę o kasę. Czerwona zaraza. Prowadzą niebiescy 9000, za nimi żółci 4500. A jak na razie to jest łazik. 1500 zł. Losuję kolejną kategorię, jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Pieprzony w dupę. Gagarin. Wymyślić sobie, zaliczyli, żeby wstydu nie było. Okej. Okay. Historia sztuki. Chyba tak. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni, 400 i żółci. 500. 600 żółci, 700 zieloni. 800 niebieskich. Ej, blokujcie zielonych. Dwa bank. Kurwa. Ten dalej się uśmiecha. Co mu? Pod maskę założył i luj. Wejść do finału, bo w końcu jeszcze 4 pytania. Historia sztuki. Zobacz. Ty, on ma tak normalnie. Zobacz, widzisz? To jest basowa jego twarz. Ja studiuję prawo i psychologię. W której europejskiej stolicy znajduje się Albertina, światowej sławy kolekcja rysunków? Wiecie co? Tego? Europejskiej stolicy? Albertina? Bruksela. Jeszcze gdzie w stolicy w Paryżu? Dobrze mówię? Ile mam jeszcze czasu? Możemy się pytać. 40 sekund. W Wiedniu? W Wiedniu. Nie wiem. Ta nazwa trochę włoska. Jest wal. No ta. Odpowiadamy w Rzymie. Ale co ty mówisz, Łukaszu? Co na to niebiescy? Nam się wydaje, że w Londynie. Żółci? Nie mam pojęcia. W Wiedniu. Aha. Bardzo mi przykro, w Wiedniu. Szkoda. No, nie udało się, nie udała się ta ryzykowna zagrywka. Musimy podziękować. Ten się cieszy dalej, że odpadł. No i nic. Tak pomachał i do domu. Jasper radość. Mark Zuckerberg to był? Ej, racja, to on! Zanim wymyślił Facebooka. I uwaga, do puli następnego pytania przechodzi 2900 zł. Przed nami jeszcze 4 kategorie do końca tego etapu. Albertina brzmi jak germańskie, więc inna odpowiedź jest Londyn, Paryż, Wiedeń. Nie miała sensu? Albertina? Polska muzyka. Ale dobra, słuchaj, w Londynie to jest praca z całego świata, tak? W Paryżu też. We Wiedniu, to nie wiem. Rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Ale z drugiej strony masz rację, bo jak są praca całego świata, to lepiej trafić w to. 3900, tak? Co innego. Cześć, w dupę, co jest? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. 300 rzuci, 300 rzuci. 3700. 3700 po raz drugi. 3900, tak? Baba, dziękuję. Niebieski czwór. Po prostu niebiescy pomylili się, tak? Pomylili się o 200 zł. Bo gdyby państwo dali 3900, zablokowalibyście żółty. 3900 w drugim podejściu. Nie, pan powiedział 3700, a potem już nie mógł pan się przelicytować.
Pan sam siebie nie może przelistować. Pan powiedział 3700, bo pan co? Się pomylił o 200 zł, prawda? Czy nie? Co gdyby pan się powiedział 3900, to by byli zablokowani. Ponieważ pan powiedział 3700, musiałem czekać na żółtych, bo pan sam nie może siebie przelicytować. I wtedy oni powiedzieli 3900, czyli Wabank tyle co mają. Żółci odpowiadają. 10,5 tysiąca w puli. A ile oj? Który zespół wylansował w 2002 roku przebój tango... Oj, kojarzę to. To jest ten. Co? Chciałbym odpowiedzieć. Zespół Ich Troje. Tak jest! No tak, tak, tak. Na pewno miałem to w głowie jak coś. Tak więc żółci mają przewagę 10,5 tysiąca na koncie, za nimi niebiescy 4,5 tysiąca, ale przed nami jeszcze 3 pytania do końca tego etapu. Myślecie Ich Troje? No Ich Troje. Nasze troje. Filozofia Ło... i religie. Jak on mówił? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzucisz 400 Już nie pamiętam tej nazwy radzieckiej. Rzuć, nie chcą licytować, 400 po raz trzeci. Ale niebiescy są zdymani, pety. Za pomyłeczkę. W chrześcijaństwie zachodnim nazywa się msze adwentowe ku czci Najświętszej Marii Panny. Zielone świątki. Jak nic, jest coś takiego. Niebiescy odpowiadają, są to roraty. Tak jest! Kłamie. Dosłownie w 2024 zmienili nazwę. Wiem, bo jestem bardzo religijny. Dobra odpowiedź, ale tylko 700 zł wędruje na konto niebieskich. Mają w tej chwili 4800, a żółci 10200. Wydaje mi się, że żółci teraz po prostu już nie będą chcieli licytować. Ale jest coś takiego jak zielone świątki, przysięgam, no kiedyś coś takiego słyszałem i myślałem, że to, rozumiesz? Zatrzymaj swój stan posiadania. Czy tak się stanie, zobaczymy za chwilę. Jest troll? No nie, Kitsune pisze całą dola tequila. No, moment. No, ne, no, ne. Kategoria sztuka kulinarna. Kurde, masz w dupę nie. Maju było? Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. 31 maja przypada uroczystość zesłania Ducha Świętego, popularnie nazywana Zielonymi Świątkami. O, jest obchodzona na pamiątkę wydarzenia w Wieczerniku, gdy na zebranych tam apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Ale był zielony? Czy jak? Żyny i słucham państwa. Niebiescy tysiąc. Czy Duch rzuca światło? 1400 niebiescy. Ej, żółci grają. 1500. A, oni ich zablokują. Ile? Blokada. 2000. Blokuj. Po raz drugi. 2800. Ile? 2800. 2800. Proszę bardzo, 2800 po raz pierwszy. 3000. Blokuj, debilaku, to jest ostatnie pytanie. 3 po raz drugi. 4800. Ile? 4800. 4800. Sprzedamy. Szybki. 6 miesięcy jestem u ciebie na streamie, a ty dalej nie wiesz jak czytać? Nie ty, not me. Ja mówię, bo widzę co ma nick. Coś tam, nie? Taki. Pisane są w rytm przyrody. Oczekiwanie nadejście lata. Ale co? Te zielone świątki? Jakie magiczne praktyki? Magia jest zakazana. To jest... Czarna magia jest zakazana. Bo cię na stosie spalę. Co ty piszesz? Działania te miały zapewnić obfite plony. Czekaj, ale co? Te zielone świątki w dupę? Nie pomyliło ci z jakimiś dupę ze starożytnej Grecji świętami czy coś takiego? Czy to jest to samo? Ty ogólnie masz problem z czytaniem, jakbyś zastanawiał się co to za litery. No, jak chłop ma litery typu V8Y5725Y i okazuje się, że Grzegorz się to w dupę czyta, bo on sobie tak wymyślił, to co ja ci mam w dupę powiedzieć?
I proszę państwa, sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że w puli tego pytania mam tak, 7800 zł. Anon miał taki nick, a potem okazało się, że się to czyta Jeżeli Anon. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 13200. Nie, buzi, te zielone Jeżeli świątki. Jeżeli nieprawidłowo, tylko 5400. Dobra, a jakie święta mają Jehowi? Jakie święta mają Jehowi, które się obchodzi też normalnie? Nie, czekaj, tak można mówić, czy mnie zwyzywał? Ale Misiek, nie no, bo dostaniesz od Twitcha w dupę. Napisz, że w grze Red Dead Redemption. Jezus Maria. Jest ta i będzie jeszcze szansa na wygraną Święto dla niebieskich. Święto pukania do drzwi, o. Coś jak potwory i spółka. Od miejscowości na Łotwie nazywa się mocny likier kminkowy. Ty, Łotwa to jest... Na Łotwie jest... Łotwa to jest... Na Łotwie jest Riga, no. To będzie trochę z inną literą. W sensie... Ten trunek? Tylko jaką? Dobre pytanie. Likier kminkowy się nazywa Alasz. Ale od jakiego miasta? Ale od miejscowości na Łotwie. Nie wiem, tak nie wiem. To może powiedzieć podpowiedź. Może podpowiedź, nie? Zapytaj. Podpowiedź. Pierwszy odcinek awantury, nie? O, podpowiedź. 7800 w puli. 2000. O, to jest ten nick, co mówiłem. Jak to się w dupę czyta? Męczennik? Dzięki za 2 lata. Dziękuję bardzo ci za 2 lata. Witam cię. Jak się czyta ten nick? Na Nemeczek? No jak Nemeczek? Jak w dupę Nemeczek? Nemczek? Okej, okay. Niemieczek? Męczennik? Kurde, nie wiem. 1800, proszę. Ernest Nemeczek, jeden z głównych bohaterów pojeździ. 1700. Chłopcy z placu 1500 broni. I sprzedane. To Ernest. Dobrze. Będę mówił, git. Oto 4 warianty. Altfater. Nie no, Nemeczek. Alkermes, Angostura, Alasz. Nic w tupę mi nie mówi nic. Alasz. Odpowiadam, Alasz. Słucham? Odpowiadam, Alasz. Tak jest! To była mocna, jest bardzo taki alkoholik Alasz. Obie drużyny chciały wygrać ten pojedynek. Ale 7800 zł trafia na konto żółtych i mają w tej chwili 11700 do domu, a niebiescy radość. 1800. Tak. Losuje ostatnią kategorię. Ale niebiescy z pierwszego miejsca przez pomyłkę spadli na samo dno. Ja pierdzielę. Klarowny likier. Kategoria. Nie wiem, czy kiedykolwiek piłem likier. Nie wiem, co to jest. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 rzuci. 300 po raz drugi. Chyba nie będzie od pana Adama, tak? 300 po raz trzeci. Trzeba. Ukaraj go, żeby miał komornika. Dawaj. Minus 5000. Jak coś, proszę złożyć papiery w okienku i dać dowód. Będziecie mieć komornika na koncie. Bierność w licytacji i mógłbym państwa ukarać, ale ponieważ to jest koniec gry, nie zrobię tego. Natomiast ej, żółć... przecież powinien i tak ostrzeżenie dopiero dać. Ale łaskawy. Ci mają w puli 500 zł do wygrania teraz. Zobaczymy, czy im się uda. Już wiemy, że to oni będą grali w finale. Czemu wódę pijesz w nocy? Spać się będziesz, Hugo. Do czego a jak zasiesz, to się obudzisz z bólem głowy. Do ćwiczenia ręki, tak? Co to jest? Jakie w dupę do ćwiczenia ręki? Do ćwiczenia ręki? Jakie cygaro? Co ty pieprzysz? Cygar? Za mało. Nie? Ale czy leci wam coś innego do głowy? Nie.
Ty, no dlaczego to jest? Chyba to ostrzenia łuków, nie? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Do cygar? Tak by wyglądało? Jamal, łowca rowerów, dał na Goliborde 5 zł. Mój psychoterapeuta kazał mi dziś powiedzieć komuś coś miłego, więc dzięki, że jesteś dziadek, a poza tym to mam nadzieję, że w tym roku dostaniesz perma. Dzięki, Jamal. Przegrałeś challenge od psychoterapeuty, więc szykuj się na kolejne 10 wizyt. Challenge przegrany. Dzięki, Nise, za 24 lata. Czyli obśmiać cygar, tak? Zostawić tę wersję? No tak. Nie wiem, co to jest, widzowie. Może do paznokci, starożytny i tam. Szybci odpowiadają. Proszę. Według nas jest to obcinarka do cygar. Nie, to jest przedmiot służący do obcinania paznokci zwierzętom. Ty, byłem bliżej. Byłem bliżej, tak. Tak więc 500 zł nie trafi na wasze konto, ale zacznę od niebieskich. Dziękuję wam za świetną grę. Wygraliście u nas 1600 zł. Dziękuję bardzo. Staremu takim obcinasz, to takie twarde patury po robocie. Świetną kwotę do rozgrywki finałowej. 11 400 zł i to was. Witamy w finale. Który assassin? Po tym, za 20 minut. Nie palisz już 5 minut, Kitsuna? Za 5 minut mija 5 minut, od kiedy nie palisz? Awantura o kasę. Do gry finałowej wchodzą żółci, mając na koncie aż 11 400 zł. Jak oceniacie państwo pierwszy etap gry? Czy udało się spełnić wszystkie założenia? No ty mi za 4 dni, mija 4 dni, tak? Jak nie palisz? A o jakiej kwocie myśleliście na wejście do finału? Zbliżonej. Myślę, że w ogóle nie myśleliśmy o wejściu do finału. Ach, w ogóle tak? Tak. Nie spodziewaliście się tego? Wybacz mi, wybacz. Skąd taka mała wiara w siebie? Myśleliśmy, że będą lepsi od nas. A co zdecydowało o losach finału? Szczęście. No, to prawda. Jednak niebiescy popełnili błąd, prawda? Witam, mamon. I dobrze, że zorientowaliście się, że oni dali 200 złotych za mało, ale już potem, nie wstałem. Po tym momencie graliście już do końca bardzo, wybacz, dobrze, konsekwentnie. No, świetnie po prostu. Kto dobrał drużynę? Ja nie palę nikotyny jak już 7 dni, ale bagienne ziele... Nie palę już 30 minut. Kazimierz. Jak to było, panie Kazimierzu? Jeden SMS i... Tak się stało, że udało się zakwalifikować. A jak pan dobrał drużynę? RNG. W zasadzie tematycznie zainteresowaniami. Siema, witamy w finale 11 400. Tak. Maybe, baby, tylko... Mistrzowie, co sądzicie o grze żółtych w pierwszym maybe etapie? Maybe, baby. No, no. Czy pierwszy etap to była bardzo zażarta walka pomiędzy drużyną niebieskich i żółtych. Wiedza, podejrzewam, jest, bo na bardzo podobnym poziomie, trochę szczęście pomogło. Jak mnie? A no tak, żółtym wejściu do finału. Te błędy, które popełnili niebiescy, jednak no, na pewno w jakiś sposób zrzutowały na wynik tych eliminacji. No ale na pewno trzeba oddać to, że drużyna żółtych jest drużyną wyrównaną, o dużej wiedzy. No dlatego... Życzymy im powodzenia. Wyrównany jest także stan kont, tylko 900 zł różnicy, także właściwie nie ma o czym mówić. Mistrzowie mają na wejście do finału 12-300. Witamy w finale i powodzenia. Myślicie, że w nowej awanturze będzie traszto? Kategorię pierwszego pytania. Kiedy ją przeczytam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która zadeklaruje najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli udaje się odpowiedzieć, wygrywa pieniądze za takie to pytanie. Fejmy, jeżeli ma, się pomyli, będzie, pieniądze przejdą do puli. Tylko następnego pytania. Awantura. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuje pierwszą finałową kategorię. No dobry, to wygląda. Tak, mocny sekno. Piłka, o Jezus. Piłka nożna i sport, dwie te same te mają. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i dwa państwa. Dzięki, Wenter, za 21 lat. Co będzie, tak powiedziałem, cały w ogóle ta gierka ma giga potencjał, ale póki co to pieprzyć Bing czy Linga. Kochać Kerfusia, tak, masz rację, dziękuję. Zgadzam się z wszystkimi postulatami.
500 mistrzowie 600 kategoria gała, no 800 rzuci, 900 mam już, 1000, mam 1000, 1100, mam 1100, 1200. Ty tam machoń. Dobrze. 1500. A ciebie wczoraj nie było? 1700. 1800. 1900. I jest 2. 2 100. 2 100, proszę, delikatnie do góry. 200. 100, 200. Tak, dobry działaj, no, okej, to witam. Będzie blok, czy do... Czy... No, okej. W sumie? Nice. Rzuci. Teraz tego, żółci na bloka będą mieli. Nazbierali w puli aż 13 900 zł. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli dużą przewagę nad wyższami, ale jeżeli się pomylą, odejdą z gry. Oni nawet nieźle grają, powiem ci. Jakim wynikiem bramkowym zakończył się mecz Polska-Stany Zjednoczone na Mundialu 2002? 5-0 dla PL. Nie, to mów. 3-1 dla Polski. Na pewno? No, oczywiście. Odpowiadaj. Odpowiedzi udzieli Kazimierz. 3-1 dla Polski. Czy to jest dobra odpowiedź? 4-1. Słucham? 4-1. 3-1. Nie, dobra odpowiedź. No, dobra? Dobra odpowiedź. Ty, nice. Czemu USA gra w piłkę nożną? Tam coś się zbugowało? 13 900 zł wędruje na konto drużyny żółtych i żółci mają już 4100 więcej niż mistrzowie. Ty, a w drużynie piłkarskiej USA są też ci? Czy nie? 1800. Losuję jeszcze 5 pytań. No jak to inaczej powiedzieć? Nie da się. No oni. Muzyka klasyczna. Normalne pytanie zadałem, no to drużyna USA. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i jest dupa jest na polu duchy. 400 rzuci, 500 mistrzowie, 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Tak, sprzedamy. Afroamerykanie? Tylko 900 zł w puli. Może być i tak. Witam, Patryk. Nie chciał licytować. Wydaje się, że po prostu chcą żółci skorzystać ze swojej przewagi i tak dotrwać do końca. No, jak nazywamy popularny dęty instrument jazzowy o zmiennej długości rury? Ty, to jest to. Trąbka. Nie? Odpowiadam, jest to puzon. Tak jest. Jaki w dupę. Co to jest puzon? Bo mnie popieprzy. Puzon. No o to mi chodziło, to się w dupę trąbka nie nazywa? Ty, to nie jest trąbka w dupę, tylko puzon? O to mi chodziło. Ja pierdzielę, bo mnie zaraz popieprzy. A oni mówią tego. Pisze trąbka. Ty, rąka. No, niczym się nie różni. To samo. To samo. Taki sam obrazek. Puzo. 900 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. I trochę różnica się zmniejszyła, ale wciąż no, jest duża. By się udało. Witam, Wiki. 10 200 zł, a z instrumentów to ja znam, wiesz, 500. Jakie, nie? Kilka znam, nie? Cymbałki, o. Astronomia. Cymbałki są. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Ładnie, palu ładnie. 400 po raz drugi i 400 po raz... 500. Mam 500. Ale ci mistrzowie są tępi. Co to rzuci? Już 500. No grajcie, bo mistrzowie tego nie kupią. Jest 500 po raz... Sapkowski, licytuj. Kupię. Strzelam,
chyba jest to jednak strategia, po prostu już nie wchodzić do licytacji i może żółtym uda się wytrwać do końca z przewagą. Może tak, może nie. 900 puli. Jak brzmi inna nazwa teleskopu zwierciadlanego? Lustrzany. Dobra, Ed. Jak nie, to kogoś popieprza. Kogo? Siebie? Peryskop? Co? Czekaj, zapomnij się na to lustro. Panie Krzysztofie, jakąś tanią podpowiedź byśmy prosili. Jakąś tanią wersję? Tak, legalnie, co? Na pewno. 200 zł. Nie, reflektor coś innego coś chyba. Proszę. Ty, a się okażesz, że to iluj. Witam, Kroczmen. Refraktor. O ja pierdzielę, ty jedna. Reflektor, rekonwersor. Ja pierdzielę. Refrakcja to jest... Iluj. Dwie ostatnie chyba można uczuć. Rekonwersja to jest... Reflektor. Nie, no co wy gadacie? Ten reflektor działa. Reflektor. Odbija. Zwierciadło odbija. Reflektor to działa. Siajba ci odbija, co ty pieprzysz? Reflektor to działa. Rekonwersor, iluj. Reflektor. Refrakcja to zlewianie się fal na siebie, to czymś innym. Refraktor to wygłanie. Rekonwersja to jest zmiana. Tak, tak, to jest przekwalifikowanie. Reflekcja, reflektor. Reaktor. Reflektor. Reflektor. Reaktor, iluj. Po namysłach uznaliśmy, że będzie to najprawdopodobniej reflektor. Tak jak pan Robert właściwie myślał od początku, tak jest. Ty no, co ty gadasz? Nie no. A więc mistrzowie gonią żółtych. Teraz różnica wynosi 2700. A nie tego lustrzanka? Mistrzowie mają 10400, żółci 13. I tak dołoży, jak będzie tak gra wyglądać. Do końca to nie ma znaczenia, co się dzieje. Ta strategia żółtych, którzy teraz wygrywają, żeby przeczekać, no, jest może nie być najlepsza. Oczywiście ta strategia zależna jest również od strategii mistrzów, którzy nisko licytując pozwalają się nisko przebijać. Ale zobacz. Gonik, spisz sobie na YouTubie Pechowa Matura. To zobaczysz filmik z tą emotką. Jak nie widziałeś. Dostałem za niego nominację do Oscara, a za Kanara dostałem Oscara. Gramy. Ostro. Jedziemy. Oho. Chciał mi trzej gadają, że to kupią, jak jest trzyka różnicy. Czarna skrzynia, licytujemy ją. Nie mają tak szans. Pytanie. Różne rzeczy bywały do tej pory w czarnej skrzyni. Od złotówki do jakiejś wyższej kwoty pieniędzy. Na 20k? Były tam kluczyki do samochodów, raz nawet były tam kluczyki do czterech samochodów, ale kiedyś był również ogórek kiszony, który drużyna kupiła za 1500. Tak więc nie wiemy, co tam jest. Licytujemy, podobnie jak pytanie. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Trzej 300. Trzej 300. 400. 400 nie ma szans, że kupią mistrzowie. Chyba, że żółci są tempi. 800. Za duża przewaga, 900, nie? 1000. Jest 1000 już. Dla mistrzów to jest tylko przepalanie siana. 1200, dziękuję. 1200. 1300. 1400. 1400 żółci. 1700. 1700. 1700 jest już, jest już. 1800, proszę. 2000. 200. Nie ma sensu inaczej. Tu ma więcej i lecimy do odcinem. Jest 2,5. 2,600. 2,700. 2,700. 3. 300. 300. 3,200. 3,200. 300. 3,300. 3,400. 3,400. Co się w dupę dzieje, ty? 3,600. 3,700. Ej, mistrzowie chyba za wszystko to kupią, coś czuję. 3,900. 4. 400. 400, proszę. Ale się Polsat cieszy, co? Po raz drugi. Coś Jasper radość. 4,400. 4,600. Też tak licytowałeś monitor? Tak, no. 5 za skrzynię już jest. Co dalej? 500. Ej, jak rzuci to teraz odpuszczą, to chyba najgłupsza drużyna do tej pory. 5,400. Bo mistrzowie to od początku nie mieli szans. 5,600. 5,600. 5,700. 5,800.
Ale przepalanie pieniędzy, ja pierdzielę. 6600. Ja pierdzielę. Polsat w tym momencie tak o. Rączki zaciera. Przepalany jest. 20k i luj. Zobacz, co się dzieje. Ej, chyba bank będzie, nie? Dzięki, Rafał, za 14 lat. Witam, witam. Za duża różnica, niepotrzebnie w to weszli, mistrzowie. 10, jest 10. 10 za skrzynię, 10. 10 100. 10 100, dziękuję. 10 200. 10 200. Baba. 20 600 za złotówkę albo ogórka. Rozumiesz to, że w tym momencie tylko auto może im dać cokolwiek? Wszystko inne to będzie albo zero, albo po prostu minus. Ja pierdzie, ale oni są głupi. Mistrzostwo oddali za skrzynkę, ty. Nic nie daje. No tak czy nie? No ale co teraz? No i trzeba skomentować to, co się wydarzyło. Otóż ta skrzynia, w której nie wiem, co jest, okazała się bardzo cenna. Prajnik, ogórek. I na tyle cenna, od że początku nasi mogli oddać skrzynię. Postanowili zrezygnować ze swojego mistrzostwa na rzecz czarnej skrzyni. Na początku pytał, kto jest hazardzistą, no. Co mieli, czyli już nie mogą dalej licytować. W tym momencie kończą grę. Ale pociągnęli ładnie za sobą żółtych, nie? Bo oni od początku gadali, że do odcinka będą lecieć. Ale specjalnie po stówce, żeby żółtym wszystko przepalić. Mistrzowie 2900 wygrali. W sensie nowy mistrzowie i luj. Za sobą pociągnęli. No i git. Może kicur. Dlaczego tak się stało, panie Grzegorzu? No dlaczego taka decyzja, żeby tak, dokładnie wszystko wyleć na czarną skrzynię? No nie musiało tak się stać. Mogliście dalej grać w następnych nawet programach i wygrywać. Znaczy, przyszedłem tutaj również po to, żeby się pobawić. Na pewno była to droga zabawa, aczkolwiek. Mam nadzieję, że mi sprawili publiczności. Ogóreczek. Ogóreczek za 20 tysięcy kupiony. Inflacja. Te emocje to będą dopiero wtedy duże, kiedy okaże się, że tu będzie złotówka. Musimy powiedzieć, że żeśmy naprawdę, wydaje nam się, że nasza gra, to prawda, uzyskaliśmy to dobry wynik i no niezależnie i od wyniku tego, co jest w skrzynce, jesteśmy szczęśliwi. Czy będzie uaktywniony kto? Old Crazy? Dziękuję bardzo, ale czy nie warto tak było jednak wypuścić tu żółtych, niech sobie kupią czarną skrzynię, a po prostu zająć się grą w następnych programach? Życie ma to do siebie, że odwracają się koleje losu. Czasami jest szczęście, czasami jego brak. Uznaliśmy, że to rozwiązanie ma być, to będzie. Uznali, że chcą dwa razy pecha. Najpierw saci 10k, a potem ogórka za to. Fajnie. Czyli nie będziecie mieli pretensji o Pana Grzegorza, tak? Do nikogo nie ma pretensji. Że jakby kupił skrzynię za cenę rezygnacji z gry. Jeśli będzie tam ogórek, podzielimy go na czterech i zjemy. Serio? Zjedzą Grzegorza? Tak więc nasi mistrzowie w tym momencie kończą grę. Wszystko wydali na czarną skrzynię. Do tej pory wygrali w awanturze o kasę 44 300 zł plus ewentualnie to, co jest w czarnej skrzyni. Czyli zobaczmy, jak nasi mistrzowie wygrywali. O kurde, dawno nie było tych momentów. Ja pierdziel, nie pamiętam już tego. Z powodu tego, że kupił pan za 1500 zł pana Mirosława. Ej, Mirek to był oracz. Tylko ten mistrz był tępy. Ponieważ żółci mają 200 zł więcej niż wy. Gratulujemy. Ten licytator był głupi, nie? Żółci kończą program, mając na koncie 9000 zł i to wy będziecie naszymi nowymi mistrzami. Bardzo raz przegrali mistrzowie, 4 auta. A więc mamy bardzo ciekawą sytuację. Proszę spojrzeć na stany kont obu drużyn. Zieloni mają 9300 i mistrzowie mają 9300 zł.
Co w tym wypadku mówi regulamin? A mianowicie mówi, że... Respektuję regulamin TTV. W finale naszego programu drużyna, która gra z mistrzami i mistrzowie, czyli obie drużyny, mają taką samą kwotę, to program wygrywa drużyna mistrzów. Nie? No i git. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, dorzucam 5 tysięcy i słucham państwa. Słucham? Rzuci baba. Rzuci baba. Gowic, nie, nie, nie. To nie jest. Jak? Podobnie on jest w ogóle? Brawo, panie Arturze. Oczywiście ryzykowna zagrywka, ale fajny filmik, nie? Matury. Chyba z 10 lat. Jeżeli prawidłowo, wygrywacie program. Natomiast jeżeli nie, to odejdziecie z programu nie mając w ogóle pieniędzy. Brawa za odwagę. Trudno. I za refleks. Oni chyba źle odpowiedzieli, nie? Tak, no bo tak to już wygrali z mistrzami. Kenar to pieden. Oto Kanar pytanie, klasyk, które zadecyduje o wszystkim w dzisiejszym programie. Dokąd uciekła święta rodzina? A, było to, no. W zamiarach Heroda. Do Egiptu, pamiętam. Spokojnie. Tak? Jezus urodził się w Betlejem. A oni pieprzyli takie bzdety. Do Nazaretu. Do Nazaretu, bo Jezus Nazaretu. No to dawajcie, jeżeli to jest... Odpowiadamy, Jezus, przepraszam, święta rodzina na wieś o zamiarach Heroda uciekła do Nazaretu. Nie. Mistrzowie się ucieszyli? Nie. No, przez na radość. Mamy po prostu inne zdanie. Że? Że ta radość. Co do Egiptu. Do Egiptu, tak jest. Teraz się możemy cieszyć. Teraz się możemy cieszyć, emoć. Teraz emocimy. Egiptu, o czym państwo żółci nie pomyśleli. Ja super radość teraz. Ryzykowna gra. Niestety nie udało się, mogliście wygrać ten program, ale naprawdę byliście bardzo sympatyczną drużyną. Bardzo wam dziękujemy. Typu weselu. Witam. Natomiast nasi mistrzowie wygrali tylko dzisiaj 13 500 zł. No ci mistrzowie mieli potencjał, ale takie gówno zrobili. Witam, Kondziu. 4300 zł. Dziękuję wam bardzo, gratuluję. Na swoim weselu umroczek? No to. Natomiast mistrzowie tylko dzisiaj zarobili 12,5 tysiąca. Mroczek wyszedł za mąż. W awanturach o kasę 44 300 zł. Także trzeba się cieszyć. Zasądzicie po raz kolejny w los mistrza. Wygrywali nasi mistrzowie, których teraz żegnamy. Gajgi? Natomiast żółci wygrali dzisiaj niewielką kwotę. Niewielką, bo właściwie wszystkie swoje pieniądze włożyli do licytacji czarnej skrzyni. Dzięki, dobra. A licytacji nie wygrali, także państwo to kończą grę, mając pozdrawiam na koncie tylko 2900 zł. Ale to wy jesteście naszymi nowymi mistrzami i wy macie szansę na duże pieniądze w następnych programach. Gratuluję. Pozostaje mi jeszcze otwarcie. Nie wiem, dla mnie debilnie zagrali mistrzowie. Chyba, że tam będą 4 auta. Ale to jest giga RNG, bez sensu. Rezygnacji z programu. Tę skrzynię otworzę tuż po przerwie reklamowej. Bądźcie z nami. Jeszcze reklamy puścili i otworzam skrzynię do domu reklamy. Weź, Polsat to jest klasyk. A, kiedyś Polsat w swoim prime to mógł wszystko. Co? Finał awantury o kasę. Przed był wtorek, to ryzykowali. Zagorzała walka między drużyną tak żółtych. Musieli a być w odcinku, a nie do końca w tym. Nie było wiadomo, kto wygra. Automaty. Aż przyszło do licytacji czarnej skrzyni i mistrzowie wszystkie pieniądze, które mieli, włożyli w czarną skrzynię. Jeden z kilku dealerzy. Czterech zaraz się położył. 400 zł. Żółci również ostro licytowali, tak ostro, że na koncie pozostało im tylko 2900 zł i z tą kwotą kończą program. Czy państwo nie żałują, że jednak nie wygraliście tej licytacji? Mogliście zablokować mistrzów. Znaczy tak, żałujemy. Popełniliśmy błąd, zagapiliśmy się. Chcielibyście jednak kupić ten skrzynię, no, tak? No, nie spieprzyli, tak, bo zobacz, jaka była różnica. Tam ci dali taką kwotę, że mieli 300 na koncie i ci zamiast krzyknąć o te 300 więcej, zablokować ich i już dosłownie nie dałoby się przegrać, to krzyknęli 100 więcej, a tamci potem wabank. No, spieprzyli żółci strasznie.
Bo nie dość, że mogli wygrać, jeszcze kupić. Już i tak lecieli do odciny. No ale wtedy nie moglibyście być pewni, czy wygracie program. O jak nie? Zupełnie nie. Ryzyko. Byliby. Chyba, że bylibyś dołożył 2K. A nie wiadomo, co jest w środku. Właśnie. A zawsze warto zasiąść w loży mistrzów w następnym programie, bo jest to... Wyobraź sobie, że Sparta startuje w pierwszym odcinku awantury w najnowszej serii. Zostaje mistrzem i już drużynie mistrzów pozostaje do końca serii. Ja pierdziele. Nie no, takie coś jakby się wydarzyło, chłopie. To byś taką legendę zbudował, ale no nierealne. Ja to mi się cieszę, jakbym na jedno pytanie odpowiedział. Szansa na kolejne pieniądze. Miejmy nadzieję. W takim razie otwieramy. Przypomnę, została kupiona za 10 400 zł i za cenę mistrzostwa, bo nasi mistrzowie dzisiaj odchodzą z gry. Feroni, no. Feroci. Koperta. Oj, nie ma ogórka. 50 zł. Myślę, że dali auta, że Polsat był miły. Mówię wam. Kluczyki nie są szoka. Pieniądze chyba. Pieniądze. O, to już na zero minie. 5000 zł. Ale sierwo pieprzone, ty. Na minus 5K, a dla Polsatu plus ile? Spalili 20, dali 5, także Polsat 5-head. Ale to jeszcze nie wszystko. O, ty, to jest... O kurde, ty. 10 tysięcy złotych. Dobra, to na plus 5, ale no odpadli, nie? 15 tysięcy złotych w żadnej skrzyni. Ej, zobaczcie, że te... Ej, Polsat dał specjalnie te drugie 10? Żeby nie było, że ten? Żeby PR? Czy jak? No bo w dupę, pierwszy raz coś takiego. Raz te 4 auta były niby, ale to wiadomo, że tam były te dzieci i Misza. 59 300 zł zarobili nasi mistrzowie we wszystkich programach Awanturo Kasę, w których brali udział. Specjalnie przerwa pod to, chyba ta. Zobacz, jeżeli... powiedział, że w kopercie te drugie 10K, a zobacz. Tu jest koperta. A tu luzem leży 10, czyli wsadzili dodatkowo. Oj. Chcieli troszeczkę, wiesz, podreperować, żeby nie było, że za każdym razem dymają. Chociaż ogólnie te skrzynki tak się opłacają. Jeżeli państwo chcą wygrywać, zgarzy dał. Używać ogromne emocje w naszym studiu, wyślijcie SMS pod numer 7643, w treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia. Tak, Kibisz mówi tak, puśćcie reklamy, weź wyślij tam Maćka do bankomatu, jeszcze 10 im damy, co? No bo 20 wzięliśmy i tak. Tak jesteśmy, i tak jesteśmy 5 na plusie, nie? Weź tam do bankomatu leć. Jeszcze małpkę mi kup. Ktoś się zapytał Polsatu, czemu daje 20 minut reklam. Prezes Polsatu powiedział, że więcej nie mogą. Czemu dają 20? Bo więcej nie mogą. Sigma. Gratuluję. Do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję. Nie no, spoko odcinek, ale kurde, mistrzowie strollowali, oni mieli potencjał, co odcinek mieli po plus 10K. I takie coś, szkoda. Ale trudno, dobra, Assassino kończony. To mi jeden questik czy coś takiego. Nie pamiętam, coś widz pisał. I Elden Ring, zaczniemy sobie. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę